Urodziłem się o godzinie 13.15 10 listopada 1986 roku w 542 rocznicę bitwy pod Warną i 6. rocznicę zarejestrowania NSZZ Solidarność w szpitalu imienia profesora Orłowskiego przy ulicy Czerniakowskiej 231 w Warszawie. Ważyłem 3 kg 300 g i mierzyłem 53 cm. Zamieszkaliśmy z rodzicami i siostrą na 49 metrach kwadratowych przy ulicy Hawajskiej 1 mieszkania 9 na Imielinie. Nie było jeszcze metra, w miejscu Multikina był bazar, a dalej na południe w zasadzie dziki las. Pierwszego dnia w przedszkolu numer 366 oczywiście rozpłakałem się, bo nie mogłem zrozumieć, dlaczego mama mnie zostawiła. Później równie mocno przeżyłem to, jak pani skrytykowała mój strój bociana na zakończenie roku. Moi rodzice pracowali do późna, więc czekałem na nich samotnie i mówiłem im, że już ostatni zostałem do zabrania. Z pierwszej Komunii Świętej najbardziej pamiętam kolegę siedzącego obok mnie, który przez godzinę opowiadał mi o rakiecie z klocków Lego, którą dostanie. Komunię mieliśmy w kaplicy, która dziś już nie istnieje. Rozebrano ją po ukończeniu kościoła, który budowano odkąd pamiętam. Całe dzieciństwo w każdej wolnej chwili grałem w piłkę nożną. Najpierw jako bramkarz. Mama uszyła mi nawet specjalny strój, ale gdy zacząłem w nim bronić, zacząłem się bać piłki. Grałem więc na prawym skrzydle, gdzie liczy się szybkość i miałem ksywkę Ślimak. Chcieliśmy, żeby szkoła postawiła na naszym boisku bramki. Po latach próśb postawiono kosze na trawie. W pewnym momencie na naszym osiedlu zamieszkał popularny w tamtym czasie zespół Just Five. Dziewczyny przychodziły pod blok, czekając, aż zespół się pojawi, chociaż nigdy się nie pojawił. Moja siostra nie pozwalała mi z nimi chodzić, bo miałem obciachową kurtkę. W podstawówce raczej nie tańczyło się z dziewczynami oficjalnie, dlatego bo było to śmieszne. Na ostatnim balu przebierańców odważyłem się, kiedy leciał ostatni tak zwany wolny. Ja byłem przebrany za Araba, a ona za prostytutkę. Zanim powstało Multikino, nasz swojski bazar zlikwidowano w celu budowy ursynowskiego fortepianu, galerii handlowej, której nigdy nie ukończono. Ja natomiast przeprowadzałem się i zakończyłem swój imieliński rozdział nagraniem trzeciej kasety rapowej. (Śmiech)